kilometrowy prawie 15 czy 14 tam i pół, no to w tym momencie no to jest tak, że no fundujemy sobie komunikację, której potrzeba jest wątpliwa. Natomiast no, kofundujemy sobie również po stronie gminy zdecydowanie wyższe koszty. Nie, ja pani policji przypadkowo wydam się o to, prawda? To nie może być Maleksy. To ja tak jak mówię, to może być ruch jednostronny, prawda? Może poprzez sygnalizację. Ale chodzi o to tylko, czy był rozpatrywany taki wariant, czy sprawdzaliście, ile by to kosztowało czy jest możliwość w ogóle wbudowania czegoś takiego przez jednostki inżynieryjne wojskowe? Czy jest możliwość w ogóle? O to chodzi, prawda? Jeżeli chodzi o jednostki inżynieryjne wojskowe, no to jednostki inżynieryjne wojskowe, ta jednostka z Gminy w Wrocławiu, no robi między innymi, robi niektóre wiadukty na trasie toruńskiej, prawda? Czyli jest to możliwe, tym, prawda? Jest to możliwe, znaczy przy udziale wojsk. Przy udziale wojska, czyli jest to możliwe. Czyli ja tutaj sobie przejrzałem tą kalkulację po tej sesji, tak na dobrą sprawę. I tak w mojej ocenie, panie burmistrzu, myślę, że te pieniążki, które ma pan zagwarantowane na dzisiejszy, w tym roku budżetowym, faktycznie one rzeczywiście, ma pan rację, one mogą wystarczyć na sfinalizowanie tej kładki. No tak też, że tak zakładam, jak i pan podobnie, że uda się obniżyć o gdzieś tak o 20% koszty na przetargach, plus zakładam tylko, że wojsko wykona tych prac, tak jak się troszeczkę zorientowałem, to myślę, że to będzie w granicach lekko około 1,5 miliona złotych. Więc koszt tej kładki może być rzeczywiście około 3 milionów złotych. I teraz zakładając, i jeżeli by się udało, że wojska inżynierii by wybudowały taki szerszy most z możliwością ruchu samochodów do 3,5 tony, a z tego wynika, panowie, że robią też, jest to możliwe. Moje pytanie w związku z tym, czy nie warto w tym momencie przemyśleć i zrobić tej kalkulacji, tylko mówię o kalkulacji dotyczącej tego, bo to też nam znacząco obniży koszty, powiem więcej nam obniży koszty, niż żebyśmy utrzymali pieniążków z dofinansowania jakiegokolwiek projektu unijnego. Prawda? Więcej. A na obwodnicę myślę, że prędko nie możemy co liczyć. Tak mi się wydaje. A ruch dojazdowy na Popławy jest bardziej potrzebny w tym momencie. W przypadku rozwoju szpitala, miejmy nadzieję, już połączonego z Brudnem, będzie ważniejszy dla tej części miasta i nie tylko, i również na Sielska, którzy pacjenci też będą potencjalnymi klientami tego szpitala, a być może również dla innych tutaj przybrzeżnych gmin, mieszkańców gmin. Dziękuję. Znaczy, proszę Państwa, ja zwrócę uwagę na to, że jeżeli chodzi o ten wariant dotyczący 5-metrowego mostu, to był wariant przy założeniach, jeszcze żeśmy nie znali stanu podłóg. Był to wariant, który zakładał, że my będziemy dwie podpory tylko budowali i natomiast pozostałe nieco zostaną tylko wzmocnione. Natomiast trzeba powiedzieć, że jakby zwiększenie parametrów, każde zwiększenie parametrów mostu to jest pytanie takie, czy nie będziemy musieli wykonywać nowego palowania. Jeżeli będziemy musieli wykonywać nowe palowania, to w tym momencie te koszty mostu bardzo mocno rosną. Natomiast ja powiem tak, że tak myśląc perspektywicznie, to biorąc pod uwagę, że nie będziemy mieli szybko obwodnicy, trzeba myśleć być może o jakichś rozwiązaniach takich łączących Popławy. I teraz jest tak, że jeżeli chodzi o kładkę, to kładka to nie jest najlepsze miejsce na most, prawda, na most drogowy, ze względu na to, że przypomnę, w tym momencie, no były to argumenty, które poruszałem, ja też o tym wspominałem. I z punktu widzenia jakiejś tam dalekiej perspektywy, to należałoby myśleć o moście drogowym z drugiej strony miasta. Z tym tylko, że no też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że tak czy inaczej będzie to most, który będzie miał znaczenie tylko lokalne. A jeżeli będzie miał znaczenie tylko lokalne, to w tym momencie pozyskanie jakichkolwiek środków pomocowych jest mało prawdopodobne. Ze względu na to, że no po drugiej stronie mamy drogę powiatową. I w związku z tym
To jest raz, a dwa, no tutaj, jeżeli chodzi o most drogowy, no proszę Państwa, no ten most, który pokazywałem, most w Biskupicach, no to jest most w ciągu drogi wojewódzkiej i to jest most o, można powiedzieć, minimalnych parametrach, które są potrzebne do ruchu, który miałby się tam odbywać, prawda? Miałby się odbywać, tak? Czyli pas drogowy, pasy dla ruchu pieszego, pasy dla ruchu rowerowego. I to jest most, który kosztował 5 milionów złotych i który ma 40 metrów długości. W związku z tym i ma metr wysokości tylko. W związku z tym, no tutaj zakładając, że no na moście 5-metrowym ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żeby tam puścić ruch nawet jednokierunkowy, ruch samochodów osobowych, ruch rowerowy plus do tego ruch pieszy. Ze względu na to, że pewno byśmy usłyszeli od mieszkańców co w tej chwili słyszymy na moście Wyszkowskim. My nie chcemy być chlapani przez samochody. My chcemy mieć most, który jest mostem tylko dla pieszych. I ja rozumiem, że jest możliwość dzisiaj wybudowania takich mostów w takim standardzie, żeby ruch kołowy nie przeszkadzał ruchowi pieszemu. Z tym tylko, że no to tutaj należałoby się liczyć, że będzie to most parametrami bliższy do tego mostu w Biskupicach, prawda? Bo wtedy może jeden pas ruchu nam by odszedł. No biorąc pod uwagę, że ten most jest wyższy, w związku z tym no pewno jak pomnożymy 40 razy 6 czy razy 5, przepraszam, jak kwotę, którą ten most ma kosztować, pomnożymy sobie przez iloraz poszczególnych długości, no to w tym momencie wychodzi nam koszt rzędu mieszany w dziesiątkach milionów. Nie chodzi, Panie Burmistrzu, o jedno. Chodzi o przygotowanie rozwiązania będące niesamowicie praktycznego. Nie tylko chodzi w tym momencie mi o pochód, chodzi mi o pozostałą część miasta, bo proszę Państwa, przepraszam, ale ja rozumiem, tylko że my w tej chwili to trochę dyskutujemy tak, jakbyśmy byli na sesji Rady Miejskiej, nie, prawda? Dziękujemy, Panie Burmistrzu. Ja tylko się pytam, czy była robiona taka kalkulacja, czy nie? Jeżeli nie, to dlaczego? To jest dwa, a jeżeli nie, to jakie rozwiązanie z możliwością rozwiązania w sezonie letnim, wiosennym, praktycznie jesiennym do 1 listopada rozkorkowania roda łączącego z ulicą Wyszkowską praktycznie, żeby była możliwość dojazdu na różnych takich tych, dla innych potencjalnych klientów szpitala. Tak jest. Wszystkim o to w związku z tym, jeżeli chodzi o jedyne możliwe rozwiązanie do zastosowania i realne rozwiązanie, to jest droga przywałowa. To, co żeśmy mieli w zeszłym roku w budżecie, to, czego się nie udało zrobić, my w tej chwili chcemy wykonać to, co zalecił nam Mazowiecki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, czyli badania hydrologiczne, hydrogeologiczne z oceną wpływu budowy drogi na stan wałów. Z tym tylko, że powiem też, że mamy w tym momencie problem ze względu na to, że jak żeśmy wystąpili do człowieka, który takie badania hydrogeologiczne może wykonać, no to on mówił, no takich uprawnień, które wymaga Mazowiecki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, to po prostu nie ma, prawda? Nie ma możliwości, nie ma kogoś, kto oceni w ten sposób, prawda? Tak, ale tutaj te prace w tej chwili przygotowawcze trwają, natomiast no myślę, że w jakiejś perspektywie no nie unikniemy tego, żeby taką drogę poprowadzić, chyba że nie uzyskamy zgody ze względu na to, że tam niestety znaczną część prac trzeba prowadzić w odległości mniejszej niż 50 metrów od wału, a w tym momencie no my jesteśmy uzależnieni od zgody marszałka dotyczący tego zagadnienia, ze względu na to, że to marszałek województwa wydaje zgodę na przeprowadzanie prac ziemnych w odległości mniejszej niż 50 metrów. Czyli jak nie daj Boże to nie wypali, to jesteśmy bez rozwiązania. Dziękuję.
Znaczy ja myślę, że biorąc pod uwagę, że jeżeli chodzi, trzeba pamiętać o tym, że to jest rzecz, która